lub zainteresowany. Krytyką i wzburzeniem przyjmowane są kolejne posunięcia nowego pracodawcy szpitala oraz zarządu nowej spółki. Związki zawodowe działające przy SPZ z likwidacji nie przyjmują warunków pracodawcy, występując z propozycjami broniącymi stosunku pracy i swoich praw. Każda ze stron ma swoje racje, jednakże brak porozumienia też nie jest rozwiązaniem. Przedstawiamy Państwu odrębne kwestie tej samej sprawy. Rada Powiatu podjęła w grudniu uchwałę o likwidacji naszego szpitala SPZ w Lubanie. Podjęli to tą uchwałę, w tej chwili jest już utworzona spółka prawa handlowego Łużyckie Centrum Medyczne. Przyjęto sprzęt, przyjęto budynki, nie przyjęto pracowników. Jesteśmy tym bardzo rozgoryczone, ponieważ uważamy, że to pominięcie prawa. Dokładnie artykuł 23. Jesteśmy w tej chwili zastraszane, wręcz jest wielka nagonka i straszenie, że nie będziemy zatrudnione, jeżeli natychmiast nie rozwiążemy umów za porozumieniem stron. I nie podpiszemy nowych. Pierwsze umowy, które krążyły, to były umowy, które nie zawierały pieczęci pracodawcy, nie zawierały pieczęci nagłówkowych, były w jednym egzemplarzu, nie było określone, na jaki czas jest to praca, dla kogo. W ogóle były w jednym i do tego była klauzula poufna. Moje koleżanki w ramach krzywdy, która im się działa, po prostu tego nie podpisały, zwróciły się do mnie, jako do przewodniczącej. Zadzwoniłam do zarządu krajowego, który przyjechał i przyjechał mecenas związkowy. W poniedziałek toczyły się negocjacje i rozmowy między prezesem spółki, wiceprezesem, panem starostą, a naszymi przedstawicielami związkowymi. Przy porozumieniu doszliśmy tylko do tego punktu, że będą inne warunki zatrudnienia, to znaczy odprawy zgodnie z czasem zatrudnienia u ostatniego pracodawcy. Nikt z nami nie rozmawiał, że 100 osób będzie do zwolnienia. Które to są osoby? Nadal wymusza się na nas próbę szybkiego podpisywania umów. I muszę powiedzieć, że jeżeli nie będzie woli organów do rozmowy ze związkami zawodowymi i pracownikami, to niestety, ale będziemy zmuszone do tego, żeby zaskarżyć wypowiedzenia i udać się do sądu. Będziemy się sądzić o przejście na zasadach artykułu 23. Nie chciałbyśmy tego robić, bo nie wiemy, czy starostwo jest w stanie podźwignąć taki ciężar, ale niestety będziemy do tego zmuszone. Po raz kolejny to moja grupa zawodowa i niższe grupy zawodowe ponoszą konsekwencje gospodarki organów. Nie my spowodowałyśmy długi, to nie my spowodowałyśmy, że w takim stanie jest nasz szpital. I nie chcemy po raz kolejny dźwigać takiego ciężaru.